Niech będzie chwała i cześć. Będzie chwała, tak jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak jemu chwała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się przy ołtarzu. Po raz pierwszy w historii parafii jest transmisja telewizyjna, telewizja Limanowa. Bardzo serdecznie witam panów operatorów przybyłych do naszej parafii ze sprzętem, który pozwala przekazać obraz do Domu Pomocy Społecznej, gdzie zwykle o tej porze odprawiam mszę świętą, ale ze względów epidemicznych jest to niemożliwe obecnie, dlatego korzystamy z tych darów przekazu społecznego i możliwości technicznych, że ta msza święta transmitowana jest do Domu Pomocy Społecznej, gdzie są zgromadzeni pensjonariusze i łączą się z nami duchowo, a my z nimi. Serdecznie ich witam i wszystkich tu zgromadzonych również. Nie jest nas dużo, ale myślę, że otwarte nasze serca są i obejmują wszystkie sprawy. We mszy świętej obecnie sprawowanej polecam następującą intencję. Za zmarłych się modlimy. Za zmarłą Annę Chorążak, Jana Męża, Jana Manuela Burgasa, Wiesławę Skibińską, zmarłych z tych rodzin. Uznajmy najpierw przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. I jeszcze raz łączymy się duchowo z wszystkimi, którzy oglądają transmisję, gdziekolwiek są, po różnych częściach naszej parafii i też poza granicami, nie tylko naszej diecezji, ale nawet ojczyzny. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby wstawiać się za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami. Pan Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Liturgia niedzielna, więc odmawiamy hymn. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryst, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryst, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Teraz nastąpi poświęcenie nowej kadzielnicy ufundowanej przez rodzinę Lelków. Serdecznie dziękuję za ten dar ołtarza. Módlmy się. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen. Usiądziemy, wysłuchamy Bożego Słowa. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości,
i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą się. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A tobie, Panie. Pan Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, ażeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest już gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Wówczas król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Oto słowo Pańskie. Chwała Chrystusowi. Drodzy, na chwilę usiądziemy. Zwracam się do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznego w Rabienicznej. W tych trudnych czasach pandemii jesteśmy z wami modlitwą, pamięcią i modlimy się szczególnie w czasie tej mszy świętej, polecając was, wasze bezpieczeństwo, wasze zdrowie. Dzisiaj przypada 20. dzień papieski, msza święta, obecnie sprawowana, i jutrzejszy cały dzień jest też oddaniem czci świętemu Janowi Pawłowi II. Przeżywając zaś tegoroczny dzień papieski pod hasłem Totus Tuus, starajmy się i również jemu powierzyć te trudne dni, które przeżywamy w naszej ojczyźnie, w parafii, we wspólnotach domów pomocy społecznej. Pan Jezus nas nie opuści, Matka Boża ma w swej opiece również nasz patron święty Józef oraz święty Jan Paweł II. Dramatem obecnych czasów jest radykalne odrzucenie Pana Boga, w konsekwencji tworzenie nowej wizji człowieka, będącej często jego karykaturą. Ciągle więc aktualnym jest przesłanie papieża o zawierzenie Maryi, totus tuus, czyli cały jestem Twój, Maryjo. Matka Boża wskazuje na Jezusa jako źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb, pragnień, tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu, pielgrzymowaniu, bo przecież wszyscy zmierzamy do Boga, który jest w niebie. Postawa ta ukazuje godność człowieka, prowadzi do odważnej wolności, do schłania nas, do dawania świadectwa. Moi drodzy, przeżywajmy ten
wieczór, Wigilię Dnia Papieskiego i cały jutrzejszy dzień w tymże duchu zawierzenia Panu Bogu. Nie rozpamiętujmy szczegółów choroby, pandemii, koronawirusa, bo to do niczego nie prowadzi. Trzeba w tej sytuacji tylko całkowicie zaufać Panu Bogu, ale z drugiej strony być przygotowanym, nawet na chorobę, na śmierć. Tak trzeba sobie odważnie powiedzieć. Czuwajcie, módlcie się. Starajmy się zawsze współpracować z łaską Bożą, żyć w promieniach Bożej miłości. Dzień papieski to również czas radości, pamięci o papieżu Polaku, łączność duchowa z Ojcem Świętym Franciszkiem. Dzień papieski to także szansa do okazania wdzięczności darczyńcom specjalnej fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które wspomaga młodzież zdolną, uzdolnioną, a jednocześnie ubogą. Tradycyjnie też obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy oprawa kulturalna, że tak powiem. Centralne uroczystości będą w Warszawie, w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Od strony muzycznej jest specjalny film Akatyst Totus Tuus. Premiera odbędzie się jutro na kanale YouTube Fundacji Dzieło TV. Polecam te wszystkie wydarzenia. Podczas Dnia Papieskiego odbywa się też zbiórka na tę fundację, o której wspomniałem. W naszej parafii wystawiona jest skarbona z napisem Totus Tuus, Fundacja Nowego Tysiąclecia, zbiórka kościelna. Wspomagajmy się duchowo, wspomagajmy dobre dzieła, przeżywajmy ten czas w jedności. Ojciec Święty, Święty Jan Paweł często powtarzał, że chorzy, samotni, nieraz odrzuceni są tą najpiękniejszą cząstką Kościoła, bo oni modlą się, poświęcają swe trudy i swoją nieraz chorobę, samotność dla Kościoła, wspomagają Kościół. Cenimy ten wasz wkład, modlimy się za was i ufamy, że wszystko dobrze się zakończy, tak jak zakończył się pięknie ten tenisowy pojedynek naszej tenisistki, która wygrała. Więc widzimy, że przez trudy i ofiary do zwycięstwa. Niech Pan Jezus nam wszystkim błogosławi i zachowa w swojej łasce, w swoim miłosierdziu. Teraz powstaniemy, wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbieniem i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który obdarza nas łaską wiary i pragnie, abyśmy ją rozwijali, zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wskazując światu Chrystusa, który dla nas staje się chlebem, budził w świecie głód świętości. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby światło katolickiej wiary i nauczania świętego Jana Pawła II nie pozwoliło Polakom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, zagubić się we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i wszystkich wspierających to dzieło, aby przez pomoc młodym ludziom budzili w nich nadzieję i chęć służby społeczeństwu. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby wspólne świętowanie Dnia Pańskiego i wzajemne wsparcie były w nich chlebem powszednim. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi osamotnionych, zwłaszcza na emigracji, aby szukali oparcia w drugim człowieku i znaków Bożej obecności we własnym życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby wiara, którą wyznajemy, uczestnicząc we mszy świętej, przemieniała nas w mądrych, szlachetnych i pomocnych ludzi. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych i ufnych błagań, które z wiarą do Ciebie zanosimy i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa Pana naszego. Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza, niepokalana. Każdy przejęty czci w nim Jezusa, naszego Pana. Czci w nim Jezusa, naszego Pana. Niech serce Twoje Ojca Świętego od nieprzyjaciół.
Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Nie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, także na pożytek nasz. Boże miłosierny, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w tej ofierze doprowadź nas do wiecznej Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to przez narodzenie z Marii Dziewicy obdarzył ludzkość nową miłością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego. A wstępując do Ciebie, Boże Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Przeto z chórami aniołów i świętych głosimy Twą chwałę, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Polecamy zmarłą Annę, Jana, Sławę, wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli już z tego świata, dopuść ich, prosimy do oglądania Twojej światłości,
Zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj i nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, z apostołami, ze świętym Janem Pawłem, z wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, tak jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomagaj nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz, Bóg, na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świat, zmiłuj się nad nami. Kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, słowo, a będzie uzdrowiony. Kto przyjmuje komunię świętą na rękę, podchodzi jako pierwsi. Pan Jezus już się zbliża, już puka do drzwi. Panie, Panie Jezu,
chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie. Jezusowo Najświętszy, w Boskim Sakramencie, ile minut prosimy, a do wieczności, ile proś bądź pochwała. Jezu ma miłość. Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie. Jezusowo Najświętszy, w Boskim Sakramencie, ile minut prosimy, a do sakramencie, ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalony. Jezu ma miłości. Amen. Dziękczynienie po Komunii Świętej, również duchowej, przyjęliśmy w Domu Pomocy Społecznej. Komunia była przyjęta. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, ciało Chrystusowe, zbaw mnie, krwi Chrystusowa, napój mnie, wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie, męko Chrystusowa, pokrzep mnie, o dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie, nie dopuść, bym oddalił się od Ciebie, od złego ducha broń mnie, w godzinie śmierci wezwij mnie, i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi wielbił Ciebie na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądziemy. Ogłoszenia. Dziękuję za obecność na tej mszy świętej. W Domu Pomocy Społecznej Wy mnie widzicie i ołtarz. Ja Was niestety nie widzę, ale serdecznie duchowo się z Wami łączę. Pozdrawiam. I myślę, że niedługo się spotkamy. Potrzeba modlitwy o ustanie pandemii, o oddalenie wszelkich niebezpieczeństw. Polecam Waszym modlitwom w miesiącu różańcowym to szczególne odniesienie do Matki Bożej Różańcowej. Niech ona nas prowadzi do Jezusa. Módlcie się na różańcu, wypraszajcie potrzebne łaski. Pozdrawiam dyrekcję, wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej, wszystkich Was. Szczęść Boże. Z ogłoszeń duszpasterskich parafialnych zakończenie nabożeństw fatimskich w najbliższy wtorek, 13 października, z procesją ze świecami. Przyszłą niedzielę rozpocznie się z kolei tydzień misyjny. Kartki na wypominki są wyłożone na stolikach z prasą katolicką. Intencje mszalne są wywieszone w gablotce. Również na stronie internetowej naszej parafii polecam, aby zapoznać się z tymi intencjami. Porządek nabożeństw. Jak zwykle w miesiącu październiku nabożeństwa różańcowe. Codziennie o 17 ze mszą świętą, w sobotę rano o 8, w niedzielę o 15:30. Bóg zapłać za ofiary składane na szczególne potrzeby naszej parafii, na inwestycje. Sprawozdanie z tych datków jest w gablotce. Zebrano około 4,5 tysiąca złotych. Budowane są schody na cmentarz. Rada parafialna z
zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty na subkonto specjalne, parafialne. Bóg zapłać ofiarodawcom. Informacja od wójta gminy Mszana Dolna. Wywiady przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych są bezpłatne. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wstrzymano jednak je bezpośrednio w terenie. Przeprowadzane są one w formie telefonicznej. W związku z napływającymi do urzędu informacjami w sprawie osób podszywających się za rachmistrzów, powszechny spis rolny prosi o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypomnę, że jutro msze święte w naszym kościele o godzinie 8, 11, suma o 15.30 nabożeństwo różańcowe, o 16 msza święta w Domu Pomocy Społecznej przez telewizję Imanowa, dzisiaj transmitowana jeszcze raz. Bóg zapłać, bardzo się cieszymy i zapraszamy znowu, jak będzie ku temu okazja. Myślę, że będzie więcej zainteresowanych osób. Niech Pan Bóg nam błogosławi nas, naszą parafię. Będziemy obchodzić wkrótce 40-lecie naszej parafii. Będziemy wspominać poświęcenie Kościoła, które miało miejsce 16 października 1996 roku przez kardynała Franciszka Marskiego. Cieszymy się wszelkimi dobrymi dziełami, a wypraszamy dalsze. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Bóg błogosławi i szczerze. Niech rozpromieni swe oblicze nad wami i obdarzy was swą łaską. Amen. Niech zwróci ku nam swoje oblicze i obdarzy nas pokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. I modlitwa o ustanie pandemii. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pobłogosław Jezu drogi, Ty, co